Cześć wszystkim, dzisiaj kolejny odcinek z Papas Hot Dogeria. Odcinek numer... Osiemnasty. No i dzisiaj coś może się nam odblokować, czy nie? No, odblokuje się, jeśli zrobimy jeszcze 170, jeśli zdobędziemy jeszcze 174 punkty, to zdobędziemy rankę i pewnie się coś odblokuje, więc przejdźmy do zdobywania tych punktów. W dniu 41, kolejny dzień tego odcinka będzie z wypłatą. No, wypłata będzie dzisiaj. I coś nowego. Może jeszcze się odblokuje z rankiem 26. Może popcorn, a może coś innego. Zobaczymy, co to będzie. O, na pewno się klient odblokuje i pewnie coś jeszcze. Radlen. Szybka kiełbaska. Ale zamawiaj, bo za chwilę ci dzwonić będzie. Już dzwoni. Nie opłaca się kiełbaski zostawiać. Bo się przepiecze. Gdyby to był garnek, to przegotuję, ale tutaj kiełbaski się nie gotują, tylko się pieczą. No. Może się przepiec ta kiełbacha, a się nie przepiekła, dobra. O, perfekta już nie ma. Już za perfekty zrobiliśmy kiedyś tam barze, ale no perfekty można cały czas próbować zdobywać. A jest, bez napoju wpuściłem. Bez napoju wpuściłem, trudno. Że w hotdogery można bez napoju puścić, to... Nie fajnie, że nie ma jakiejś tu pauzy. Na zasadzie, no nie dałeś napoju, to nie możesz wydać. Trudno, tak się zdarza. Coś za szybko się zrobi i potem jest tego skutek. I potem jest tego skutek. I to. No, perfekt. Fajnie. Klient siódmy, jeszcze dwóch. Bo do dziewięciu klientów przychodzi w Hot Dogery.
Prudence, ty też parówę, nie? Tak. Same parówy zamawiają. Bo tak się klienci dzisiaj trafiają. Czy tam jest trójka niezrobiona? Ale nie mogę nie mogę jakby tego przyspieszyć. Była szóstka, to teraz siódemka. Queen, ty parówę zwykłą, nie? Nie, a. No tak, bo ty tą falowaną tą szybką kiełbaskę. No dobra, wsadzimy. Nie mogę wydać, bo wtedy mi zadzwoni i będzie niefajnie. Ósemka, no i fajnie. Co jest pod ósemką? Zwykła buła. Okej, jeszcze zdążyłem i do ostatniej. Piątka. Czegoś nie dostała chyba. Ogórka nie ma, dobra. Nie ma ogórka. No i teraz pójdzie chyba szybciej wszystko. Z punktami straconymi na order pójdzie szybko wszystko, może już teraz. No to tutaj to. Pizza po raz pierwszy w tym dniu. Nikt w tym dniu jeszcze pizza nie zamówił. Klient pod siódemką jest tym pierwszym. To jest ósemka. I to perfekt wyszedł, super. Jedna gwiazdka do tyłu uradlę, no następnym razem ją dostanie. To jest Prudence. Tak. Kolejny perfekt. Tylko jedno zamówienie źle zrobione, ale cała reszta perfekty. Nie każdy z perfekt, ale lepiej wyszły te zamówienia niż to, co wydałem dzisiaj jako pierwsze. Dobra, no to 41 dzień za nami, jeszcze 42 dzień przed nami. Okej, Queen. Będzie rank 174, zawsze się zdobędzie. 26 rank. Pampernik Pro. O, 1006. 1006 do zdobycia. Powinniśmy zdobyć te punkty. Dobra, skuter byłaś, ty zamawiasz. No nie to. To. Big Pauli zamawia to. Okej. Okay. Trochę Kletusa nie widziałem, więc się zastanawiałem, co zamawia. Mandy to. A Nick zamawia nie to, to
Nika też trochę ostatnio nie było. Tony. Paruwa zwykła. Ninjoy też paruwa zwykła. No nie, dwa razy mają. Jednak nie. Dobra, źle. To jeszcze raz. Wendy. No znowu źle, co jest. No nie to. Nie idzie mi to. Zawsze dobrze mi szło w tym, a teraz nie idzie. Big Pauli. To. Profesor. To zamówienie. YGP, ty zamawiałaś. To bez papryki. Marty. Tak jest to. Clover. Nie, no znowu źle. Trzeba pamiętać, jakie zamówienia zamawiałem. Akurat, no, ty to jest jeden wybór u ciebie. Ty byłaś, zamawiasz to. A tego popcornu jeszcze nie mam, tak? Kahuna, to zamawiasz. No i Tony. To. O, w końcu to zrobiłem. Pewnie wy pamiętaliście niektóre zamówienia z tych, co ja co ja nie pamiętałem. No. Dobra. Nie ma gdzie tego powiesić. Mamy całą ścianę zaklejoną. Lecimy na 42 dzień. Może przyjdą klienci, co im zamówienie teraz źle zaznaczyłem. Kto przyjdzie? Odblokowany Hugo i co? Popcorn. Red Hot Popcorn. Jak już w tym show był pokazany popcorn, którego jeszcze nie miałem odblokowanego, no to można było się domyślić, że ten popcorn dostaniemy. Skoro pokazali nam show popcorn, którego jeszcze nie mieliśmy w grze, to można było wnioskować, że ten popcorn może teraz być odblokowany. I faktycznie był odblokowany. Ja się domyśliłem, jak zobaczyłem ten popcorn w show. Big Pauli. Zrobione. To teraz przyjmij zamówienie. Hugo. Dobry wynik, może nie najlepszy, ale dobry.
W sumie tej buły dzisiaj nie miałam. Jest po raz pierwszy. Wszystkie popcorny były? Tak, wszystko było już. Wszystko to było. Chociaż jeden klient się znalazł, który coś z tych wszystkich zamówień, coś z tych wszystkich składników odblokowanych zamówił. A nie. Nie było klienta, co zamówiłby to. I też nikt nie zamówił fasolki. To dwóch rzeczy jednak nie było. Jeszcze nie było. Jest jeszcze cały dzień. Jeszcze mamy 5 klientów. No już 2 przyszło, tak? To jeszcze 3. Jeszcze 3 klientów przyjdzie. O, przyszło już 3. To teraz 2. Marina Resausi. Okej. Little Edardo. Większość klientów zamawia popcorn i napój. Jest fasolka. Jest to, nie ma sensu tego. U Zoe też nie ma tego sensu, nie? To nie ma. Ile tych parówek? 3 te same. Marty. Kenji też nie zamawia tego sosu paprykowego, czyli jednego sosu dzisiaj nie polałem chyba nikomu. Perfekcik. Dobra. Jak czerwone, to trzeba parówkę od nowa. To mogę do 8 dać. Albo 9. Pieszone. Tak. Tu 8. To jest Marty. Tutaj. I czysta była. To 7 jest ostatnia. Następne jest zamówienie pod. Pasuje, wszystko pasuje. Kolejne zamówienie to jest 9. Okej. 30 razy już to było. Musztarda.
Ketchup. Tak. Letus. A, źle dostałeś popcorn. Coś dostałeś źle. Ale teraz wszystko dostaniesz dobrze. Klient pod siódemką, czyli Zoe. Okej, zaliczony dzień. Jednej gwiazdki dzisiaj nie dostałem, ale dostałem inne 17 gwiazdek. 17 gwiazdek zdobyte. No to ładny wynik, tak? Jak codziennie zdobywamy wszystkie możliwe gwiazdki, może czasami z lekkim jej wyjątkiem, no to dobry wynik. Kolejny odcinek, znowu nowy klient. Ale tylko jeden. Może by odblokować drugiego klienta, to trzeba będzie przejść 2 dni. Żeby odblokować. Żeby zdobyć rank 28, potrzebujemy 2 dni zrobić. No chyba, że się okaże, że jeden wystarczy. Ale wątpię, żeby jeden wystarczył. Najlepiej teraz wykorzystać i zrobić tego badża bez spuszczenia nic z hamburgera, bo później to już będzie ciężkie do zrobienia. A teraz jeszcze jest łatwe, bo to nie spada tak szybko jak potem. Okej. Jednego misa zaliczyłem, trudno. Będą jeszcze okazje, żeby zaliczyć Burger Zille bez strat, bez misa. No i tyle w tym odcinku. Łapeczki, komentarze, suby, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało, mimo tych dwóch pomyłek. I dalej będziecie chcieli oglądać moje papaski. No to cześć.